Aby osiągnąć neutralność klimatyczną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, przedsiębiorcy prowadzą szereg działań, aby wykorzystywać energetykę niskoemisyjną. Transformacja energetyczna nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków funduszy europejskich. Poznajmy firmy, które w ostatnim czasie przeszły modernizację i wykorzystują zieloną energię. Dzięki środkom z funduszy europejskich ośrodek czasowy Szumy Park Hotel and Restaurant w Suścu przeszedł kompleksową termomodernizację. Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Realizacja objęła ocieplenie ścian, podłóg i dachu, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych. W budynku przebudowano systemy grzewcze pod pompy ciepła i instalacje OZE. Na dachu ośrodka zastosowano instalację fotowoltaiczną do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Szacuje się, że dzięki podjętym działaniom emisja gazów cieplarnianych spadnie o blisko 430 ton CO2 w skali roku. Celem projektu realizowanego z funduszy europejskich przez spółkę Darex było zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjnego przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Prace objęły wymianę oświetlenia na LED, ocieplenie ścian i dachu, a także montaż instalacji fotowoltaicznej i nowoczesnego systemu zarządzania energią. W wyniku realizacji projektu znacząco zmniejszyła się energochłonność obiektu, a w konsekwencji zapotrzebowanie na energię. Nadrzędną wartością przy modernizacji była ochrona i poprawa jakości środowiska. Spółka Pulanna otrzymała wsparcie z funduszy europejskich, dzięki któremu zakład produkcyjny firmy w Końskowoli został zmodernizowany energetycznie. W oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny podjęto szereg działań, m.in. wymianę oświetlenia na LED, wymianę okien i drzwi czy ocieplenie elewacji. Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy blisko 20 kW i wprowadzono nowoczesny system zarządzania energią. Projekt termomodernizacji znacząco przyczynił się do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a dodatkową korzyścią dla przedsiębiorstwa jest zmniejszenie wydatków na energię.